Dzień dobry moje drogie byki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Robimy rozkładzik składający się z siedmiu kart siedem kwestii. Na każdą z kwestii wyjmujemy kartę z przesłaniem, która przeze mnie zostaje później doprecyzowana kartą tarotową, a na końcu jeszcze przesłania na cały tydzień dla Was, kochani, i zaczynamy. Karty są przygotowane oczywiście jak zawsze. od spraw zawodowych, co tam w pracy. Okej. Okay. Mm -hmm. Trzeba się komunikować z jakiegoś powodu, jeśli chodzi o sprawy materialne, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jeśli chodzi o sprawy związane z tym wszystkim, co w takim namacalnym ujęciu jest dla Was ważne. To tutaj jakby ważna jest obecność tu i teraz, jak to się mawia działania związane jakby z bieżącym wykorzystaniem zasobów. A co jeszcze tutaj mówi? No słuchajcie, przygotowywanie się też, też może w jakiś specjalny sposób do dalszych przedsięwzięć, jeśli to jest zawodowe. Czyli przyszły tydzień, znaczy jeśli to jest zawodowe. Ale powiem tak, jeśli przyszły tydzień dla Was może być cenny o tyle, że będzie stanowił jakąś bazę wypadową bądź jakiś solidny fundament do tego, żeby później ruszyć dalej, żeby dokonać tego kroku milowego. Okay. Zabezpieczyć coś, albo zgromadzić coś, albo po prostu ułożyć sobie jakiś system działania, pracować nad czymś tu i teraz, poświęcić czemuś swoją uwagę. Okay? żeby później można było w kolejnych tygodniach, tak to nazwę, mieć tą wielką energię do tego, żeby ruszyć przed siebie, jakiś cel życiowy osiągnąć, nowy dla was może. I teraz to już każdy sam powinien sobie określić, czego dotyczy ta sprawa. Natomiast ważna dla was sprawa domowo-zawodowa, materialna, na której będziecie się koncentrować w przyszłym tygodniu, przyniesie w mojej ocenie bardzo no, optymistyczne i takie bardzo solidne fundamenty do tego, żeby dalej pójść tą drogą wybraną przez siebie. Okay? W trzech buławach mamy termin między 31 marca a 10 kwietnia. Więc jeśli chodzi o sprawy zawodowe, lub materialne, lub domowe, dla osób, z którymi to jest spójne, to wszystko, na czym się skoncentrujecie. W przyszłym tygodniu to, co mówiłam wcześniej, czyli taka bieżąca reakcja, bieżące zarządzanie różnymi kwestiami, interakcja być może polegająca na tym, żeby pewne, pewne historie jakby usystematyzować, będzie miało dalsze przełożenie na początku kwietnia. Okej, okay. jeśli chodzi o relacje osobiste, o rodzinę, o przyjaźń, co tutaj mamy? Nigdy nie jesteś sam. Ostatnio nawet na Instagramie na weekend wrzucałam Wam tą kartę chyba, jakoś tak. No nigdy nie jesteś sam, masz wokół siebie wsparcie i tutaj jest sześć mieczy. To jest dla mnie, uważam, może jakaś pułapka myśli, może część z Was z jakiegoś powodu i zupełnie niepotrzebnie, no, czy potrzebnie czy nie to już wy ocenicie. ale chodzi o to, że może z jakiegoś powodu czuliście się odizolowani, osamotnieni, niezrozumiani przez przyjaciół, przez najbliższych, ok? I tutaj szóstka mieczy to pięknie koresponduje dla mnie z tą energią, dlatego że w szóstce mieczy my właśnie już zostawiamy za sobą te trudne postrzeganie rzeczywistości, tak to nazwę. Tutaj jesteśmy wyzwoleni już z tej powiedzmy sobie może pułapki umysłu trochę, która nam podpowiadała, że, że jesteśmy sami z jakimiś problemami albo z jakąś sytuacją w naszym życiu a, i zaczynamy być chętni do tego, żeby podejmować nowe wyzwania. Okay? Dobra. Eee, twoja własna osobista władza, że tak powiem, Twój power na przyszły tydzień. Uwierz w siebie. Ja nie twierdzę, żeby w siebie nie wierzyć, ale tutaj jakby nam się to pokazało. Okej, okay, może za dużo myślisz. Ktoś mi ostatnio powiedział, że za często mówię. Okej, okay, słuchajcie, no nie wiem, mam taki jakiś okres teraz, że mówię często. Okej, okay. więc y, proszę o wyrozumiałość. Mm. No dobra, co my tu mamy? Uwierz w siebie. I przy piątce mieczy to jest o tyle ważne, że jakieś takie powiedzmy sobie skonfliktowane myśli na temat danej sytuacji mogłyby was powstrzymywać przed czymś. Ale w piątce mieczy to też jest ważne, przy tej karcie uwierz w siebie, jeśli chcecie o coś zawalczyć. Okay? Bo w Piące Mieczy my walczymy o to, co nasze, naszym, Waszym zdaniem. Taka, to jest taka mniej więcej, e, taka mniej więcej energia. E, to jest walka o, sobie, o, o swoje pragnienie wolności, wyzwolenia się już czegoś. Może, żeby tego osiągnąć, należy, mm, tutaj jakby no, karty wskazują. Zawalczyć o to, uwierzyć w siebie z wielką stanowczością. I to może dotyczyć każdego jednego aspektu waszego życia. Prywatny, z przyjaciółmi, zawodowy, to już jakby jest bardzo, 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 bardzo szeroki temat. Natomiast uważam, że waszym, waszą wewnętrzną taką mocą będzie chęć walki o swoje: o swoje zdanie, o swoją pozycję, o swój punkt widzenia, po prostu. Bo będzie to związane z jakimś takim, powiedzmy sobie, mega przebłyskiem i z wielką wiarą w siebie i to piękne. Okej, okay. tutaj mamy teraz jakie, powiedzmy sobie, wsparcie, wsparcie z otoczenia, tak bym to nazwała. Hmm. Poczekajcie. Wielka moc kreatywności z otoczenia, wasie buław jak najbardziej e, wielka moc kreatywności trochę, trochę mi się kojarzy z kartą MAGA, słuchajcie, czyli taka umiejętność wyswobodzenia się z tych wszystkich ograniczeń, które de facto powodowały pułapki naszego umysłu i powodowały że e, trochę ogarniał nas być może strach, trochę nie, 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 nie czuliśmy się na siłach, żeby coś zrobić i tutaj mamy tę wielką siłę, tak, patrzymy z odwagą w przyszłość Zachowujemy cierpliwość i spokój co do sytuacji, którą mamy obecnie w swoim życiu, w otoczeniu. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, wielka kreatywność. Dobrze. A w komunikacji co dla Was będzie ważne? Komunikacja. E, czyli ja bym tutaj to połączyła już z tą pierwszą, um, z tą pierwszą, z tą pierwszą kartą, bo ta karta mówi e, obserwuj, czekaj i obserwuj, więc może trzeba wyczekać odpowiedni moment, żeby zareagować tu i teraz w odpowiedni sposób dla Was. Okej, okay, ask Askielichów, e, jak najbardziej. Mm, ale też to, co będzie ważne z komunikacji, no a z mówi o miłości, o uczuciach, o, o dobrych, o dobrych, znaczy dobrych, złych, no, o emocjach, tak? Zazwyczaj jednak pozytywnych, ok, powiem to, które powodują, że dobrze się czujemy, nasze samopoczucie wzrasta. Więc z jakiegoś powodu, wy tutaj macie, powiedzmy sobie, potrzebę komunikacji w odpowiednim momencie, wyczekanym może przez Was, płynącą prosto z serca. Może w stosunku do rodziny, może w stosunku do partnera, to już jest indywidualne bardzo. Ale może też to jest po prostu taka ogólna informacja, żeby starać się komunikować wprost z serca w przyszłym tygodniu. Ok, a co jeśli chodzi o powiedzmy sobie takie kwestie związane z, z naszą kreatywnością, na co tutaj zwrócić uwagę. Ciekawe, pomału i spokojnie wygrasz wyścig. Król Buław. No to ma się nijak z królem Buław, z rycerzem Buław. E, to znaczy, y, znaczy, może nie nijak. Ok, powiem inaczej. Y, cokolwiek, sobie, czegokolwiek sobie nie wymyślicie, to uważam, że y, te dwie karty razem mówią, żeby po prostu zaplanować sprawy okay, i ruszać pomału przed siebie. Być konsekwentnym i stabilnym w realizacji swojego planu, działać w punkt, bo 6 plus 2 to 8, ósemka to jest akcja działania dla mnie, trochę mi się kojarzy z Usamką buław. I tutaj ten rycerz buław ma do tego wielką, wielką siłę, żeby to realizować. Jakiekolwiek pomysły Wam nie przyjdą do głowy, to może trzeba zacząć je realizować, ale plan gdzieś tam postrzegania całości powinien być dalekosiężny. No dobrze. A jeśli chodzi o waszą spiritualność, jeśli chodzi o waszą intuicję, co e, co tutaj? Jakie są tutaj informacje? Przekuj swoją e, wiedzę w mądrość. Miłość. Macie około siebie bardzo piękne energie, kochani. Uważam, że macie wsparcie z otoczenia. Jeśli były jakieś nieporozumienia w relacjach, w związkach, w rodzinie, to wydaje mi się, że przyszły tydzień to jest ten czas, żeby no, skupić się troszkę na czymś innym. I to tutaj karty pokazały. Rozwój duchowy tu się tutaj dla części z Was pokazał. Może poczujecie się zakochani w kimś, może od, od, odnowicie w swoim związku, w swojej relacji, no. Uczucie odnowi się po prostu, czego Wam życzę. Możecie też się zakochać w sobie, albo po prostu zakochać się w życiu. Czasami tak jest, że w sytuacjach trudnych e, bardziej doceniamy e, taką powiedzmy sobie normalność i, i szarość dnia codziennego. Okay? Natomiast jeszcze przesłanko dla Was, e, pozwólcie. No właśnie, tu jest odwaga, i tutaj jest, to jest dla mnie właśnie rycerz buław, czyli jakby działanie z pasją, działanie z odwagą. Wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzą e, jakieś nowe. Głupiec jest przy tym. Mm, Zamysły. To nie, to, to nie oznacza być może, że już teraz zaraz e, inicjujemy n, nowe pomysły, od razu wskakujemy w coś, ale może zechcecie się po prostu do czegoś przygotować, po prostu najnormalniej w świecie. Uważajcie na siebie, moje drogie byki. Trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam i do usłyszenia.